Witam, jesteśmy na Polkarbonie i tam wydaje mi się, że słyszałem przed chwilą jakiś pociąg i sądzę, że to nie była lokomotywa zakładowa, także pójdziemy w kierunku Polkarbonu i zobaczymy. Także pojechał ten duet. No i teraz tutaj jesteśmy blisko bramy do Polkarbonu. No i tam na zakładzie są jakieś manewry zakładówki. To mnie specjalnie nie interesuje, ponieważ złapałem ją już tyle razy, że kolejne filmowanie jej jest już troszkę wstydliwe. Także fajnie, że udało się złapać ten duet. Ja tutaj przyjechałem trochę po 10:00. Oni przyprowadzili te węglarki najprawdopodobniej dosłownie chwileczkę przed moim przyjazdem. No, domyślam się, że oni mogą dość często jeździć właśnie tak o 10:00, zwłaszcza w dzień taki jak środa. Także no ogólnie cieszę się, że udało się ich złapać jak wracali. Też złapałem ich w miejscu, w którym chciałem właśnie coś złapać w ostatnim czasie. Także spoko, że się udało. Teraz troszeczkę pada deszcz, a ja idę szlakiem w tym momencie w kierunku Łagiszy. Oczywiście moim planem nie jest dotarcie dzisiaj do Łagiszy, jedynie chcę się kawałek tutaj przejść. No i ogólnie poza PKP Cargo najprawdopodobniej jeździ tędy cały czas Karpiel, czyli Ludmiła Karpiel. No, więc tak to wygląda. Fajnie, że udało się coś złapać. No i tam jeszcze podszedłem pod zakład, no bo gdyby na manewrach była na przykład ta mniejsza lokomotywka, ale zaczyna padać, no to wartościowe byłoby zrobić jakieś nagrania, ale nie widziałem dokładnie, która lokomotywa jest na manewrach, ale najprawdopodobniej ta, co zwykle, którą właśnie w tym momencie było słychać. Nie wiem, czy wy też ją słyszeliście, chyba tak. No, także ona sobie tam będzie manewrować. Ja w tym momencie nie planuję jej nagrywać i raczej będę myślał o tym, żeby się zwijać zaraz ze szlaku. Ze względu na to, że no dopiero co pojechał ten duet, więc zanim znowu coś tutaj przyjedzie, to troszkę minie. Najprawdopodobniej.
Także na razie jeszcze idziemy w kierunku wiaduktu. Całkiem konkretnie w tym momencie pada, nie wiem na ile to widać tutaj, ale bardziej niż na szlaku czuję się jak pod prysznicem, także raczej będę się już zwijał, więc to jest dość krótki vlog, który tutaj pokazuje Ci sytuację na Polkarbonie. Tor jest wyjeżdżony dość konkretnie, pociągi jeżdżą całkiem często, teraz tak jakby zmniejszyły się opady. No, więc tak to wygląda. No i to by było na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia.